Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży, czyli The Longest Journey z 1999 roku. Tak, April Ryan, studentce, która żyje w 2209 roku. Można pogadać z tym hipisem jakimś tu idzie. Nie można. A to się krzanie. Z tego co mi mówiono, o! Zegarek zatrzymał. Radzimy napisy. No, znowu mi napisy znikały. A, pierdolę. Jeszcze raz. Z tego co mi mówiono, zegarek zatrzymał się w dniu niesławnej masakry w 2109. Dokładnie w chwili, gdy policja zaczęła strzelać do bezdomnych. No, to niezłe jaja. Tam jest do metra. Do parku. A może pójdziemy do kawiarni? No. Tak, oczywiście jak się podobał odcinek, to zostawcie subskrypcję, kliknijcie dzwoneczek, napiszcie komentarz i łapkę w górę. I napiszę, czy graliście w tą grę, czy coś tam. Dobra, daj gramy. Zardzewiałe rury mają setki lat. Zainstalowano je jeszcze w czasach, gdy mała Wenecja była dzielnicą przemysłową. Widzisz? Znam nieco lokalną historię. No. Możesz powiedzieć, gwiazda śmierci? Rozwalmy to i wracajmy do domu. Patrzcie, jakie to wielkie! Zaufaj mocy lu. Możesz powiedzieć gwiazda śmierci? Czy jeśli przekręcę to koło, otworzą się rury odpływowe świata, które wchłoną wszelką materię? Może się tak zdarzyć? No to podejdź tu, otwórzmy. Jeśli przekręcę to koło, otworzą się rury odpływowe świata, które wchłoną wszelką materię. Może się tak zdarzyć? Dobra. Nikt nie wie, dokąd to prowadzi. Chyba nigdy nie widziałam, żeby ktoś przechodził przez te drzwi. Czy to nie dziwne? Chyba powinnam to zgłosić do sensacji XXIII wieku. Fringe Cafe. Mój dom z dala od domu. Praca tutaj jest w porządku. To miłe miejsce. To znaczy, jest miłe w skali zaczynającej się od żebrząc o jedzenie, a kończącej na jakoś daje sobie radę. Nie zamierzam tu robić kariery. Mogę tu wziąć? Zamknięte z powodu naprawy do 15. Co tu się dzieje? Wczoraj wieczorem wszystko było w porządku. Na wywieszce napisane jest, że bar jest zamknięty z powodu remontu. Nie możemy tego wziąć? Dobra, to tam wracamy. To idziemy do twojej galerii, tak? W tej samej galerii. Tej tam, tak? Pędem. April, pędem. Musimy szybko zasuwać. O, możemy pogadać sobie tego. Ten facet zawsze tam stoi. Nigdy nie przestaje malować. I wątpię, czy kiedykolwiek skończył jakiś obraz. Te towarowe pociągi przejeżdżają co 5 minut przez całą dobę. Ale można do tego przywyknąć. Z czasem. Nie śmiem nawet zgadywać, co to ma być. Do akademii. Muszę pomnieć. Bardzo kubistyczne. I kompletnie nie w moim stylu. Dobra, leć to. Tutaj sobie śpią. Chyba coś. Szaleją na ławkach. Bo się naćpali jakiegoś tam transu. O, tu można ogłoszenia zrobić. To oficjalna tablica ogłoszeniowa akademii. Tylko studenci mogą tu wywieszać ogłoszenia.
Doroczna letnia wystawa Akademii. 11-18 sierpnia. O Boże, powinnam być gotowa przed tym terminem. Potrzebna modelka do pozowania nago przy poważnej pracy. Postscriptum. Szukam tylko młodych i pięknych. Miało być panienek, ale skreślił i napisał kobiet. Sprzęt filmowy na sprzedaż. Zabytkowa kamera 16 mm, projektor, trójnóg, obiektywy. Wszystko to za... Boże drogi. 8 tysięcy dolarów? Kogo stać, żeby wydać 8 tysięcy dolców na starą kamerę? Zaraz. To ogłoszenie wywiesił Zak. O, w takim razie cena na pewno jest zawyżona. Ten facet zrobiłby wszystko, żeby zarobić pieniądze. Dosłownie wszystko. Potrzebna aktorka do parodii filmu porno. Spotkanie przy doku 12, Port Newport. Sobotę o północy. I nikomu ani słowa. Gdybym była podejrzliwa, pomyślałabym, że to trochę śmierdząca sprawa. To oficjalna tablica ogłoszeniowa Akademii. Tylko studenci mogą tu wywieszać ogłoszenia. Doroczna letnia wystawa Akademii. 11-18 sierpnia. O Boże. Potrzebna modelka do pozowania nago przy poważnej pracy. Postscriptum. Sprzęt filmowy na sprzedaż. Zabytkowa kamera 16 mm, projektor, trójnóg, obiektywy. Wszystko to za... Boże drogi. 8 tysięcy dolarów? Kogo stać, żeby wydać 8 tysięcy dolców na starą kamerę? Zaraz. To ogłoszenie wywiesił Zak. O, w takim razie cena na pewno jest zawyżona. Zobaczcie. Bishop i Anne-Marie. On studiuje fotografikę, a ona chodzi ze mną na zajęcia z biologii. Ładna para. Chcesz pogadać? O nie! Mam teraz zbyt wiele do zrobienia. Dobra, że ty jak w twojej akademii. Nie. No, już paś. A tam się wchodzi. Czuję, że ktoś się na mnie gapi. Co za niespodzianka. Wciąż tu jestem. Dobra, pogadaj o tym. Olaf znowu maluje. Czy on nigdy się nie męczy? To pewnie przez te mroźne norweskie zimy. Nie ma nic do roboty poza malowaniem. Jaka muzyka tu jest? Ktoś wyrzucił gumową rękawicę. Dobra, sobie ją weź. O. Dlaczego ktoś wyrzucił doskonałą rękawicę roboczą z zaledwie jedną wielką dziurą? Aha. Co za straszne marnotrawstwo. No, razem. Tak, zapałki mamy, złoty pierścionek, rękawicę roboczą, tego gadającego zabawkę małpy. I nie wiem, po co mi pineska mi potrzebna, dobra, coś tu jeszcze? Nie wiem. Chyba na górę, co nie? O! O, tu dopiero co zarabno siedziały. A, zaraz to coś ożyje, ten cały smug. Film pewnie nie będzie widać. Emma naprawdę potrafi używać holorzeźbiarza, a jej wyobraźnia jest taka żywa. Dobrze, że jest moją najlepszą przyjaciółką, bo mogłabym być zazdrosna. Aha. Co się... Ej, nie, kocz mi się... Ej, co? Cześć. Emma? Nie spodziewałam się, że cię tu dzisiaj zastanę. Ja też. Jesteś zajęta? A, napisów nie. Nie, to znaczy jestem, ale i tak miałam już skończyć na dzisiaj. Dlaczego pytasz? Co się stało? Mam dla ciebie ważną informację. Kurde, napisy. Co się włączyły? Dobra. Mam nadzieję, że nie od mojej mamy. Pudło, dziewczyno. To od Corteza. Od Corteza? Tak. Powiedział, żebyś się z nim spotkała tam, gdzie dzieciaki przedstawiają swoje sny. Przedstawiają sny? Co to ma znaczyć? Skąd mam wiedzieć? Miałam nadzieję, że ty będziesz wiedziała. Aaa, zo, napisy chcę.
Tak. Hejka, cześć i siemanko. Witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży. Tak, tu Emi Playerka 5. Jasne. Czyli The Longest Journey z 1999 roku. Okej. Cortez, tak. Rozmawiał z tobą o koszmarach? Nie, dlaczego? Nie wiem, po prostu moje sny naprawdę zaczynają mnie martwić. A ty znowu swoje o tych snach. Popadasz w obsesję, April. To tylko sny. Czasami banan to tylko banan. A smok to po prostu smok. Papieros. Papieros? O co ci chodzi? Czasami papieros to po prostu papieros, a nie banan. Nieważne, chodzi mi o to, że za bardzo zagłębiasz się w swoje sny. Jestem pewna, że są stuprocentowo logiczne. Nawet mówiący smok, czy mówiący smok jest logiczne? Zwłaszcza mówiący smok? Śnił ci się smok? No dobra, jest logiczne, to po prostu głupie. Ale to może być ciekawe, mów dalej. No dobrze, był sobie smok. To już chyba ustaliłyśmy. Śnił ci się smok. Ale nie taki zwykły smok. Mówiący. Tak, już przez to przechodziłyśmy. Mówiący smok. Co mówił? Ona, to była ona, smoczyca. Co? Poznałaś po spódnicy, wysokich obcasach i szmince? Nie kpij ze mnie, Emma. Ona coś do mnie powiedziała. Coś o tym, że jestem matką przyszłości. Pewnie powiedziała, czas wstawać i iść do szkoły, April. Skoro nie chcesz potraktować moich snów poważnie, to po prostu przestanę ci je opowiadać. Czy to obietnica? Mówisz, jakbyś miała prawo żartować z moich snów. Oglądałaś ostatnio swoje rzeźby? Och, to było podłe. Uderzyłabym cię, gdybym nie była taka głodna. Idziemy na obiad do baru. Padnę tam, jak tutaj posprzątam. Będę tam przez jakiś czas, więc na razie. No, włączy napisy. Nie, idź. No, raczej wątpię, że to był syn. Dobra, pamiętniku dużo jest to jej. Oho, jest piątek po południu. Dzisiaj wreszcie zaczęłam malować swój obraz. I nieźle, co? Co wywołało tę lawinę? No dobra, szczerze mówiąc, to był bardziej przelotny dreszczyk twórczości. Może ta filiżanka kakao, którą wypiłam zeszłej nocy, pogoda moje tłumione pragnienia seksualne. A może sny? O Jezus. No jasne, ten koszmar to o gadającym drzewie, zaraz nie o duchu drzewa, o smoczycy i o czym? O wirze chaosu. Aha. Dobra, jeszcze przeczytacie później, dobra. A bo tam trzy tata później, dobra. Albo jak chcecie, zatrzymaj ta sobie, dobra, tej kartki, dobra. Nie chcę mi się wszystkiego czytać. Dobra, joemy je. Dobra. Aha. Już tu więcej zapiszę trochę. Dobra. Teraz wiem, że zaczynam świrować. No na pewno zaczynasz April świrować trochę, dobra. Wracamy do gry, dobra. To się To ruszało? wkład Emmy w wystawę. Ej, moje Mam. napisy zaraz, kuźwa. No, teraz mogę grać. Pojęcia, co to jest. A ona najwyraźniej też nie wie. Ale wygląda to naprawdę pięknie. Ten obraz? Nie wiem. Bardziej niż puste płótno przygnębiają mnie tylko dwie rzeczy. Śmierć i podatki. Mogę wziąć obraz? Ja nie maluję palcem. A, Potrzebny mi pędzel dobra. i paleta.
Zmalować już. Jeszcze raz chcę zmalować? Ja nie wiem, o co ich chodzi. Ona chce jeszcze raz malować? Dobra. Okej, jak chcesz, dawaj, zaczynamy. No. Jeszcze raz? Nie. Narobiłam dosyć szkód jak na jeden dzień. Dobra. Zanim pójdę, położę tylko tutaj mój pędzel i sztalugę. Dobra, kładź już. No po prostu niezłe jajca na tej grze. Przygodówka, no dobra. O studentce April Ryan z 2209. O, ten już też poszedł. Ojej. Dobra, nie mamy już tego? Dobra, nie mamy. Teraz gdzie lecimy? A, dobra, do tej kawiarni. Przecież. Ładny kolor włosów. Aha. Dobra, lecimy. Tu, na kawiarni. O. Do metra, dobra. Oho. Rany, co oni robią? Nie wiedzą, że w Newport jazda na deskorolce jest zabroniona? Dawa do kawiarni. Aha, i do nich z bronią, no tak, jasne. Robot z bronią, yeah! W przyszłości, ja pierdolę, jaka będzie. O, tu. Uważam, że ludzie powinni robić takie rzeczy za zamkniętymi drzwiami. Przynajmniej do czasu, aż znajdę sobie chłopaka. Dziwi mnie, po co turyści ściągają do Newport. Można sądzić, że lepiej byłoby pojechać do Indii, Australii czy pozaziemskich kolonii. Dobra, no. O. Przyjaciel Charlie nasz. No, weźmy się na te cukierki. Nawet cukierki. Tylko dla płacących klientów. Stan ma zwyczaj potrącania ekspensji, jeśli poczujesz skurcze żołądka. A bierzmy. Jestem pewna, że Stan nic nie zauważy, jeśli dyskretnie pogrzebie w jego zapasach. A tego pełno w skrzyniach na zapleczu. Co, pogadamy z Charlie? Albo nie, dobra, lecimy do naszej kąpali. Jest, o. Jest Fiona. Emma zawsze się tu kręci, jeśli nie jest w pracy albo na randce. Tak jak ja właściwie, jakby wszyscy. Dobra, o, chleb jeszcze można. Chlebie, chlebie. To gadajmy z tym. Moje ubranie. Jest niedrogie, ale fajne. Pomóż na mapie. Kiedy Roy i Dale wydali na bocznym torze? W czwartym. Zaraz po wydaniu porannej gwiazdy. Te suki, syny. W butach zbryzganych krwią. Tak. Mówiłam ci, Marku. Mówiłaś, że w trzecim. Byłam bliżej niż ty. Siódmym. I ty się uważasz za fana? Wcale nie. Rozmawiałaś dzisiaj z Zakiem? Dlaczego? Był wkurzony. Nazwał cię pieprzniętą suką. Jak? Chyba żartujesz. Nie byłam wobec niego taka nieuprzejma. Powiedział, że nawet gdybyś czołgała się pod jego drzwiami, to i tak nic z tego. Mówił, że nazwałaś go dupkiem. O Boże, nie umiem trzymać języka za zębami. Co z tego? To tylko Zak. Nienawidzi cię, ale to niewielka strata. To prawda. A co poza tym? Co robisz dziś wieczorem? O, jest właściwie to szukam Corteza. O co chodzi z tym Cortezem? Wolisz spędzić czas z nim niż z nami? Muszę się dowiedzieć, co znaczy ta wiadomość. Nie patrz na mnie. Nie wiem nic poza tym, co ci już powiedziałam. Spytaj Charlie'ego. Rozmawiał z Cortezem. Muszę lecieć. To na razie włóczy kiju. Masowej. To jest taki obraz, plakat. Galeria Roma przedstawia Bóle dorastania. Wystawa dzieł dzieci i nastolatków. Czyż nie o tym właśnie mówił Cortez? Tam, gdzie dzieciaki przedstawiają swoje sny, to może być to. Ale
Gdzie jest ta galeria? Plakat reklamujący wystawę pod tytułem Bóle dorastania w Galerii Roma. Darmowy bilet studencki. Super. Lubię wszystko, co jest darmowe. Nigdy nie odmówię przyjęcia darmowego biletu. Jest bilet. Dobra, do galerii i chleb. I... Zamiast tym Charlie całą. Aha. Gdzieś poszła. A, Cześć, Charlie. April. Miło cię widzieć. Chciałem cię dzisiaj obudzić, ale już cię nie było. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Nie, kto rano wstaje, ten na czas kończy cholerne obrazy. Nie wiesz, jak znaleźć Galerię Roma? Galeria Roma? Skąd znam te nazwy? Nie, niestety nie pamiętam. Koło szafy grającej wisi plakat reklamujący wystawę. No tak, pamiętam, jak go wieszali. Na pewno tam jest adres. Sprawdzałaś? Widziałeś gdzieś w pobliżu Corteza? Owszem, widziałem. Pytał o ciebie. Nie wiesz, gdzie dzieciaki mogą przedstawiać swoje sny? Może u psychiatry? Chyba nie o to chodziło, Charlie. W takim razie nie wiem. Nie wiesz, dokąd się wybierał? Nie, ale chyba oglądał plakat koło szafy grającej. Powieśli go dzisiaj. Dzięki. Nie ma sprawy, April. Muszę lecieć, Charlie. Uważaj na siebie.